Jak dobrze wiecie, każdy serwer Minecraft posiada swój regulamin. Jest w niego wpisana lista wszystkich rzeczy, za które gracz może otrzymać bana oraz jest w nim podana długość blokady konta w zależności od przewinienia, którego gracz się dopuścił. No i jak możecie się domyślać, na moim serwerze bugense.pl również taki regulamin istnieje. Ale co najważniejsze, składa się on nie z 5, nie z 10, a aż z 23 punktów. Więc postanowiłem, że w dzisiejszym filmie sprawdzę administrację mojego serwera i postaram się złamać tych punktów jak najwięcej się da, aż do momentu, gdy nie dostanę bana. Na tym odcinku grałem na moim drugim koncie o nazwie niedogi7331 i obiecuję wam, że było naprawdę grubo. Także zostawcie suba, lajka i napiszcie w komentarzu swój nick, to wylosuję wam 3 rangi bagger za 50 zł. A ja już nie przedłużam i przechodzę do pierwszej złamanej zasady. Dobra, więc ja wpisuję bugense.pl, klikam join server. No i dobra, wszedłem na serwer na moim drugim koncie niedogi7331. No i pierwszą zasadą, którą chcę złamać na tym odcinku, jest granie na większej ilości kont niż 2. No bo właśnie taki limit kont mamy ustalony w regulaminie. No i co, wydaje mi się, że Skygain jest idealnym miejscem z uwagi na to, że mamy tutaj strefę AFK. No i jeżeli gracie na Skygainie na moim serwerze bugense.pl, no to na pewno wiecie, że tutaj na strefie AFK, w momencie, gdy sobie tutaj staniecie w tym pięknym kółeczku, no to co 3 minuty macie miedziaka, a co równą godzinę macie losowanie klucza. Generalnie zwykły gracz, no niestety, ma jedynie 40% nadrobnięcie tego. Aczkolwiek w momencie, gdy będę awczył na 5 multikontach, no to można łatwo policzyć, że przez godzinę mam, okej, 2 AFK klucze, to jest spoko liczba. Także dajcie mi chwilę, ja odpalam VPN-a i stawiam tutaj 5 różnych kont, po czym, nie wiem, zostawię je na 12 godzin i zobaczymy, co się stanie. Minęło, widzowie, 5 godzin. Generalnie awczyłem na 4 kontach. Jak widzicie, udało mi się tutaj zgromadzić 2 AFK klucze. O kurde, 2 legendarne już, co jest? Oczywiście to dzięki bagerom plus, którzy co 48 godzin mają po prostu dostęp do Kiola. No i stack i 34 mieciaki. Także moim zdaniem naprawdę spoko. Generalnie awczyłem na tym koncie, awczyłem na koncie 123 Zenek, oczywiście na koncie niedogi731 oraz na tym koncie i... Nie pytajcie, co miałem w głowie, tworząc tą nazwę. No i jak widzicie, łącznie udało mi się zdobyć ile? 8 legendarnych kluczy, bo rozdawali bagerzy plus 9 AFK kluczy, więc w sumie mi się przyfarciło, bo z tego co liczyłem, ile wyszło? 8 powinno być, a ja dostałem 9, więc w sumie, no kurde, miałem farta. I uwaga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 staków i 16 mieciaków. Powiem szczerze, patrząc na to, że wciąłem tylko 5 godzin, to są cholernie dobre przedmioty, jakby... Ale ogólnie wiecie, no z tymi legendarnymi kluczami mi się przyfarciło, no bo raczej rzadko kiedy ci bagaże plus taki ole rozdają. A jeżeli chodzi o te AFK klucze, no to tak jak wcześniej mówiłem, no też miałem farta. Także no co, no na sam start wydaje mi się, że fajnie byłoby tutaj otworzyć jednak skrzynię AFK. Także raz, okej, fajerwerki. 2, skóra smoka. Skóra smoka, znowu fajerwerki. Skóra smoka. Okej, pustego miedziaków, nice. Uuu, 48 miedziaków, nice. I ostatni AFK klucz. Uuu, 16 miedziaków, nice. Czyli łącznie mamy 8 staków miedziaków, dobra, fajnie. No ale dobra, teraz przyszła pora na legendarne, także raz, gówno. 2, gówno. 3, okej, stak miedziaków, nice. Totem, no słabo. Skóra i totem. No, powiem szczerze, że dosyć słaby drop, ale dobra, mamy 9 staków miedziaków, także ja sobie na pewno od razu pójdę do miedziarza. Tylko, kurde, czy mi się opłaca kupować te pierwsze bloki? No nie, już mnie rozpoznają na czacie, niedogi737, siema. Ja nie jestem żaden dogi, wykrzyknik. Nie no, jakim cudem mnie tutaj rozpoznają, przecież ja nie robię nic nielegalnego. No dobra, oprócz stania na 5 multikontach, tak? Ale nie biegam z itemami z GM-a, no. Sorry z góry, że przerywam, ale mam dla was naprawdę ważną informację. Otóż już jutro, czyli w niedzielę o godzinie 18:00 startuje nowy sezon Skygaina na moim serwerze bugemc.pl. Także mam nadzieję, że wbijecie. A jeżeli chcecie wygrać rangę bagger plus na 30 dni, napiszcie swój nick w komentarzu oraz oczywiście zasubskrybujcie kanał. Także to tyle, ja już nie przerywam. Ogólnie, jeżeli zastanawiacie się, czemu nie kupuję pierwszych bloków, no to tak, generalnie ostatnio zostały przyspieszone tutaj generatory i bardzo szybko tylko te pierwsze geny dropią, także no nie ma to po prostu sensu. Dobra, jestem debilem. Po co ja ulepszam to u NPC, tak jak mogę po prostu wpisać ukośnik ulepsz. No i patrzcie, postałem dosłownie chwilę i uwaga, czy mnie stać na całego seta? No prawie.
Dobra, wracam 5 sekund później i uwaga. No i mam na wszystko. No i dlatego właśnie nie opłaca się kupować rzeczy pod pierwszego seta. Chyba jednak nie stygnie mi na tyle, na ile chciałem. Ale będzie chociaż drugi cały set, proszę. No nie. Niestety nie, ale mam głowę maruchy 3-4, klatę maruchy 3-4, spodnie 3-4, buty 2-4, no i broń na fulla 2, więc moim zdaniem nie jest tak źle. Kupię sobie jeszcze Elkę, kupię sobie jakieś fajerwerki jeszcze, koksy jakieś niech będą tutaj, proszę bardzo. Kolejny legendarny klucz, dobra, zobaczę co dropnie. 32 miedziaki, nice. Ogólnie uważam, że pierwsza zasada została już złamana, także pora chyba przejść do kolejnej. A kolejna zasada, którą będziemy łamali jest... Kurwa mać, jak się kończy przestrzeń dyskowa, ty kurwo jedna pierdolona. A kolejna zasada, którą będę łamał, jest związana z moimi plecami i jest tym Elytra Swapper. Tak, dokładnie, dobrze słyszeliście, jestem Elytra Swapper, który jest oczywiście na moim serwerze bugem.cpl zakazany. Ale z uwagi na to, że jest to odcinek, w którym łamiemy zasady, to będę z tego Elytra Swappera korzystał. Generalnie mam szczerą nadzieję, że nie dostanę bana, bo chcę jeszcze ponagrywać ten odcinek. O, może ten chce się bić, tylko kurde, on ma dużo serc. Najgorsze jest to, że ja mam tylko 2 godziny spędzonego czasu na serwerze i praktycznie nikt po 2 miesiącach edycji nie ma tak mało czasu, przez co właśnie jestem w przedziale czasowym, w którym no nikt mnie tutaj nie może za bardzo bić. I to mnie dosyć smuci, chyba że tutaj. O, dobra, jest jak ziomek, aha. Ej, no ja nikogo nie mogę bić tutaj. O, mocnego, dobra, ten żyje. Dobra, gościu umierasz, nie. Ty kurwa. Kolejny. Dobra, wypierdzielasz. No, pół serca miał typ, naprawdę. Ale kurde, powiem wam szczerze, ta Elytra... Dobra. Miałem powiedzieć, że Elytra Swapperka nie jest w ogóle przydatna. Ale jednak, kurde, w ogóle jakie to jest wygodne. Patrzcie, V sobie klikam, pyk, lecę na LC. Widzę jakiegoś ziomka, klikam V, normalnie się w niego wpierdzielam na nowo. Jezu, to jest tak... O, dobra, wypierdzielasz? Elo? No niestety, ziomeczek uciekł, ale powiem wam szczerze, że naprawdę Elytra Swapper jest tak wygodny. W sensie, jak coś, to ja was nie zachęcam do korzystania z Elytra Swappera, bo ogólnie uważam, że to jest naprawdę przesrany mod, przesrany cheat. I naprawdę tutaj na bagience z takimi cheaterami toczymy bardzo dużą walkę, także nie róbcie tego. Ja to robię, bo po prostu jest taki zamysł odcinka. No ale mam nadzieję, że niedługo dostałem po prostu jakiegoś bana od admina. O kurde, dobra. Obok mnie jest aktualnie dwóch administratorów, Jakub i Happy, i nie wiem, czy oni po prostu sobie tutaj biegają, czy nie wiem, czy zacząłem mi się wyświetlać na antycicie. Także już uznam tą zasadę za złamaną i przejdę do kolejnej, bo no nie chcę dostać bana. No a trzecią zasadą jest coś, za co mogę dostać muta i... No i obstawiam, że już się domyślacie, czym to jest, a jest tym obrażanie graczy na czacie serwera, także napisałem na czacie Krzyś53, jesteś gruby i masz wszy, w ogóle mi nawet tego nie zacenzurowało, więc w sumie spoko. Dobra, napisz tak jeszcze sobie z 2 razy, napiszę trzeci raz z wykrzyknikami i muta na razie nie dostaje. Jakub już wyszedł z serwera, ale Happy dalej został. Ej Happy, dobra, zobaczymy, czy odpisze w ogóle, zobaczymy, czy awczy, czy może jest tutaj na serwerze w tym momencie. O, napisał tak, dobra. Czemu jesteś debil? Dobra, zobaczymy, czy mnie zmutuje. No wydaje mi się, że jeżeli już tutaj obraziłem administratora, to wydaje mi się, że mogę zostać zmutowany i... kto by się tego spodziewał? Gracz Jedogi731 został wyciszony przez Happy na trybie Skygen z powodem toksyczność. Brawo ja! Trzecia zasada złamana. I to chyba nawet czwarta. Jedna zasada jest w głównym regulaminie, gdzie po prostu nie można obrażać graczy i przeklinać na serwerze. A druga w siódmym paragrafie to jest obraz administracji, czyli mamy już 4 zasady złamane, dobra. No to co, lecimy z piątą. W sumie tak sobie myślę, że kolejną zasadą, którą mogę teraz złamać, jest udostępnianie konta innemu graczowi. Tylko słuchajcie, jaki ja mam plan w ogóle na to. Wejdę za chwilę na Discorda bugemse.pl, wbiję po prostu do jakiegoś losowego gracza i no nie wiem, no po prostu oddam mu to konto na 12 godzin i nie wiem, no powiem sobie, jeżeli wbiję mi przykładowo, nie wiem, do określonego seta, czyli no nie wiem, teraz mam 2, to no nie wiem, 16 przykładowo w 12 godzin, no to, że jeżeli to zrobi, to dam mu 20 PSC i dzięki temu, pomijając nawet to, że złamie zasadę na serwerze, to sfarmię sobie po prostu darmowe itemy, nie? Dobra, to jest genialne, robię to. Jest jakiś bugger plus na max 2. No, halo. No, halo. Pozdrowisz mnie? No, pozdro. No, bo ja kocham cię, mogę być twoim wszystkim.
Słuchaj, mam generalnie sprawę, bo nagrywam aktualnie odcinek, że muszę złamać każdą zasadę na serwerze i jak coś na samym starcie, nie dostaniesz bana, nawet jeżeli nas wykryje admin, to... Nawet jeżeli nas admin wykryje, to po prostu ja się, no nie wiem, odbanuję i tyle. I słuchaj, sytuacja jest taka, że czy lubisz pieniądze? No, kto nie lubi? No właśnie, i słuchaj, mam dla ciebie taką propozycję, że zapłacę ci 20 zł w Paysafe Cardzie, nie? 20 zł, 20... 20 polskich złotych. To jest, człowieku, to jest średni kebab w Zachirze. O, znaczy, co ty gadasz? Dorzuć jeszcze dyszkę, No dobra, ale ty nawet nie usłyszałeś, co ty możesz zrobić. No, ale już zrobię, nawet kawę, o, znaczy, zrobię loda. No, takiego, wiesz, do ciarki. No dobra, no to masz 12 godzin na wbicie mi najlepszego seta, co o tym sądzisz? Mam najlepszą broń i najlepszy amulet. Serio? No. Co jest grane? Ja pierdziele. I czekaj, to jest drugi najlepszy set, czy mi się wydaje? To jest 3 chyba przed najlepszym. Ej, dobra, to tu jest i mocny, słuchaj. Dobra, zróbmy to w taki sposób, że ja ci udostępnię to konto, nie? Udostępnię ci je na 12 godzin i no najlepszego seta wiem, że mi nie wbijesz, ale możemy się dogadać, że 3 dychy za 16 seta. No dobra, mi pasuje. Dobra, to ja ci wysyłam pasy. Ej, generalnie nie wiem, bo minęło około 7 minut i już do mnie napisał, że mogę wejść na serwer. Przed chwilą próbowałem się zalogować, to nie mogłem, bo pisało, że ten gracz już jest na serwerze, także czekajcie, wbiję do niego na Discorda. No, jestem. Dobra, mogę wejść już na serwer? No, możesz. Dobra i... Już ogarnąłem. I jak to wyszło, że ty tak szybko mi tego seta ogarnąłeś? Ty po prostu mi oddałeś... Co? Cheaty mam. No dobra, to czekaj, to wbijam na Skyga, no jak ja mam seta? Aaa, zobaczysz. O, fuck! Ej, ty wiesz, że ja ci tego nie oddam. Aha, no nie masz jajec. Ej, no ty! O, fuck, jak jestem szybki z tym amuletem, co jest? Co jest, kurde, ej, dobra, a którego ty masz perka speeda? Trzeci. Ja cię duszę, ej, dobra, jak coś to żartowałem, oddam ci. Chociaż nie powinienem, bo to jest odcinek złamania zasad i bym miał kolejną zasadę złamaną, ale... Ale nie chcę cię skamować, także... czekaj, pójdę na chwilę za 2. Dobra, to ja idę na chwilę za 2, posiedzę się tym setem i zaraz wracam, dobra? Ej, autentyczni widzowie, ja się... Ej, dobra, w ogóle mu powinienem zapłacić ten hajs. Ale kurde, właśnie nie wiem, czy mu płacić, no bo jakbym mu nie zapłacił, to bym miał od razu tutaj kolejną zasadę zrobioną, czyli oskamowanie ludzi na pieniądze. O, kurde, nie wiem, kusi... Nie, dobra, wyślę mu to PSC, no nie jestem taki. Wyślę mu tego Paysafe Carda, ale kusi, żeby go oskamować. Ziomek na jednego hita zginął, co jest? Ja pierdzielę, jaka ta broń jest mocna, co jest grane? No jeszcze tylko 600 serc, jeszcze 500, jeszcze 400, dawaj! Żartowałem, wypierdzielasz, dobra, pozdro? No i pozdro! Ej, dobra, to jest widzowie, to jest naprawdę zbyt mocne, no. Ja idę teraz do tego ziomka, oddać mu te itemy i wysłać 30 PSC i przechodzę do kolejnej zasady. No dobra, itemy mu oddałem niestety, Paysafe Carda również wysłałem, także co? Układam sobie to jest z powrotem wszystkie swoje wcześniejsze itemki, no i przyszła pora chyba na kolejną złamaną zasadę. A tą zasadą jest ogłaszanie ofert wymiany, tylko że te oferty nie są zupełnie związane z moim serwerem bugemse.pl. Także stwierdziłem, że po prostu wyszukam na stronie OLX-a rower. Tak, rower, dobrze słyszycie? O, ten rower jest chyba spoko. No to stopka ledwo co działa, ale... Ale ogólnie to chyba git. Dobra, skopiowałem sobie linka, jak widzicie mam tutaj OLX.pl, oferta rower dziecięcy i teraz tak. Rower za 1000 miedziaków, nie dogi, 7331. Zapomniałem, że ja dostaję mutę od Happy'ego. I to do 20:28? A, i to jeszcze na tydzień. Aha, no to chyba tej zasady jednak nie uda się złamać. Ale w sumie mam chyba pomysł, jaką zasadę jeszcze możemy złamać na tym odcinku. Przecież na moim serwerze nie można reklamować innych serwerów, więc muszę znaleźć po prostu jakiś serwer, najlepiej jakiegoś Aternosa i po prostu zacząć go reklamować. MCFan.pl, czekajcie, tutaj gra jedna osoba. Ja pierdzielę, co to jest za serwer w ogóle? Dobra, nie wiem, wbiję po prostu na bug MC i zacznę go po prostu reklamować. Zapraszam na najlepszy serwer Minecraft. Jakim jestem debilem? Zapomniałem, że ja mam muta. Dobra, czekajcie. Na MSG będę to pisał ludziom. MSG Kaksi. Dobra, o, na MSG mogę pisać. Dobra. Piszę do jak największej ilości osób, szybko. Kastet, dobra. Są w ogóle jacyś admini? Nie ma żadnego admina chyba, czekajcie, zobaczę na innych channelach. Chyba jednak są. Co jest grane? Oni śpią tutaj? Dobra, do kolejnej osoby piszę. Co jest grane? Dobra, czekajcie, zakładam klan. MC Fan.
A, w sumie gówno mi to da, bo i tak nie mogę pisać na czacie. Ej, a jak napiszę do jakiegoś administratora? Czekajcie, napiszę do Jakuba. Dobra, napisałem do Jakuba i napiszę jeszcze do Oka. Nie wiem, ej, autentycznie? Złamałem każdą zasadę i nie dostałem bana. Kurde. A... Aha. Nie, jeszcze na miesiąc! No i super. I nie nagrywamy z tego odcinka. Dostałem wiadomość od Jakuba, że cały czas wiedział, że to ja i dlatego mnie nie banował. I żebym dostał bana po 5 minutach, gdyby nie wiedział, że to ja.